Witam was, moi drodzy, jestem Siegfried Q, a to jest Mass Effect 3. Tak jest, zgodnie z tym, co powiedziała Ashley, mamy osłaniać naszą lewą flankę, czyli tu. Tam jest prosto. O, tam jest prosto. My mamy osłaniać nasz lewo, bo ktoś dał dupy i... No i niestety... Natomiast ten, kto miał osłaniać naszą lewą flankę, musimy sami to robić. To jest ostatnia bitwa o ziemię, przynajmniej mi się wydaje. Tak to wszystko się zapowiada i wygląda. Tak wszyscy mówili, że to jest to i w ogóle. To wydaje się jednocześnie najdłuższa misja w całej grze. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Cholerna Banshee. Jak poprzednim razem załatwiło mnie Banshee. Załatwiło, diabli wie tam, jak to się zmienia. Odkształcenie, please. Dziękuję. Co to mi strzela? Do cholery. Do rany. Oh fuck. Gdzieś tam z lewej drugą Banshee, co mi się wcale nie podoba. No cholera, dajcie mi się schować, wyleczyć czy coś. Dziewczyny, czemu się nie ruszasz, Ashley? Walcz do cholery. Odkształcenie! Granat! To naprawdę cokolwiek, bo zaraz zginę, nie chcę. Wow, było blisko. Dobra, jakoś sobie poradziłem. No, ale czarne to widzę. To ma skończyć na się nabrali, trzeba to wykorzystać. Druga Banshee tego życia, więc mam nadzieję, że wiele więcej ich nie będzie. Albo no, najlepiej, że w ogóle więcej ich nie będzie. Każda Banshee jest trudna do pokonania. Chyba najtrudniejszy przeciwnik w grze. To mi się nie wydaje. Jeśli ktoś się do mnie zgadza, to niech napisze. Ja chwilę przynudzam i mało gadam, więcej mi liczę, ale to dlatego, jak wspomniałem. Jak wspomniałem, skupiam się na walce. Na tym, żeby nie dostać po dupie, a i tak dostaję trochę. Nie wiem, co wziąłem, ale... Ej! Sprawdziłem jakąś gadą broni, przez co teraz zginę. Dajcie mi moją giwerę. Nie wiem, co to była zginę broń. O, dobra. Super, udało mi się przetrwać. Okej. Did it hit? Nie. What happened? The Reaper is still too close to the beam. We're down to two missiles. We haven't even made a dent. To mamy go zwabić do nas? No, no, oczywiście. Super! Jeszcze więcej. Ale go brutalnie. Fajnie. Ludzie nie bardziej. Kurde. Ile tych brutali? 4? Czy ja dobrze widzę?
No bo naliczyłem 3, ale wydaje mi się, że było ich jeszcze więcej. Tam jeszcze jeden jest, a tu są dwa, jednego zrobiłem. No fajnie. Och. Ale na jasna. Odkształcenie od razu i gram. Jest daleko. Dobra, jeden padł już, na szczęście. Tym razem wiem, z której strony odchodzą, więc ich szybciej trochę załatwię. Ale unik. To jest przypadek, bo już jest przypadek, ale to się liczy i tak jako unik. Granacik na tego pana. Jejku, jeszcze trzech teraz. Tu jednego zabiłem. Tu jest jeszcze jeden po prawej. Widzę cię, dziadzie. I tam jeszcze jeden idzie. Mam nadzieję, że więcej już nie będzie. A mu nic nie mam. O, tam widzę jeszcze jednego. Ekstra. A mobi. O cholera, jeszcze to duże brzydactwo. Kosiarz, o właśnie. Uleciałbym dziewczynę, ale mam trzy apteczki, więc wolę je trochę oszczędzać. Odporny jest, no. Dobrze, że jest na szczęście mało ruchliwy. Trochę nieruchawy i wolno strzela i w ogóle jest mięczak trochę, dobra. Nieźle. Granaty to dla Ashley. Medigel wykorzystałem, amunicja. Nie! Cholerna Banshee, znowu. Powiem więcej, cholerne dwie Banshee. Ashley, granaty, nie oszczędzaj ich, dziecina. Jedna Banshee padła, super. Trzeba tych innych już dalej garpić. To będzie ciężki, biorąc pod uwagę, że Banshee jednocześnie do mnie napierdziela. No, reperuj się tarczą, cholera. Odkształcenie, granat, cokolwiek? Dziewczyny, chciałem już wszystko mówić. Jest. O nie. O, mało brakowało. Aby mnie załatwiło. To był unik stulecia. No nie, no jeszcze jedna. Jaja sobie robicie. Więcej was matka żniwiarka nie miała. No do cholery. Super! Czekaj, czy mogę tam dobiec podczas walki, wtedy walka się anuluje. Trzeba sprawdzić. Z drogi! W dalu. Wow, jeszcze lasery tutaj są ekstra, naprawdę. O. Super. Było ciężko.
A, windykator. Stary, dobry karabin przymierza. Jednak wolę co innego. Bo stary i dobry jednak jest bardziej stary niż dobry. Epicka eksplozja, tak, zdychaj. Dobić go teraz z pistoletu. Z pistoleta. Nieważne. Wow. Ho, 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 ho. Super. No, w czas, super. Jaki cwaniak, nie? Ktoś czuje, że jeszcze będzie jeden albo dwa odcinki tych ostatnich walk Sheparda o ziemię. Jak zawsze. Several sovereign class reapers have broken off from the battle with Sword. They're headed here. Great. It's an opportunity for Hacker to get the... We still don't even know what we'll find when we get to the Citadel. No, no, that's our job. Find out what we're up against. All right. Whoa. Whoa. I'll send the word. All ships, this is Admiral Hackett. The Crucible is on the move. I repeat, the Crucible is on the move. Protect it at all costs. Everyone, this is it. Okay. Przydałoby się. Tak, nie żem narzekał. Już nie wygląda. A straight shot with Reapers trying to crush us along the way. We just need to get a handful of troops through. No, nas jest tylko garstka, chciałbym zauważyć. Can't think of anyone else I'd rather do this with. Nobody does it alone. No właśnie. We're in sight of the target. All right, everyone. Swoją drogą, fajny błąd. Wcześniej się całowałem z Diarą, mając założony hełm. To było co najmniej dziwne. Co do cholery? Wow. No i dupa. Ruszać to w trybie turbo. Go, 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 biegniemy. Fuck. Nie wiem, czy tu będzie do czego strzelać w ogóle, więc zamierzam tylko biec. Dopóki nie będzie do czego strzelać. Wow. Jest, wszyscy, go, 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 go. Ja trafiałem wszystko, żeby nie przeparda. Wow. No przecież klikam, żeby zrobić mi nic do niebo. Chyba sobie jaja robicie. Fuck.
mówiąc, jestem ranny, był, powiedziałbym dość delikatnie. No Shepard, dupą wołowa, wstawaj. Nie wiesz, poddać się tak łatwo. Fuck. A jeszcze się trafiłem na głupiego i słabego grasanka. O, no ciśnij, chopie. Jaki zakrwawiony. Jesus Christ. To już jest pewne, że on tego nie przeżyje. Syru. Poleciał. Prawie jak Gwiezdne Wrota. Co to jest? O, wygląda okropnie. Cicho, zegarku. Anderson, you up here too? I followed you up, but we didn't come up the same place at all. At least I don't think we did. What's your surrounding look like? Pełne trupów. You okay? I feel like death. W sumie pewnie dlatego tu trafiłem, może ten teleport robi segregację, martwy, żywy. Ja trafiłem już do martwych. Jakiś robot jest po lewej. O, ale pistolet mam. Super. A tego dziedzictwa nie mogę załatwić. Doesn't look like any part of the Citadel I've been to. Anderson. Te robactwa mi się nie podobają. Shit. Gdzie ja jestem? Do cholery. I czemu nie mogę biegać? Na pewno nie ma żadnego związku z tym, że jestem ranny. Just found that chasm we're talking about. Hold on. I see something. A control panel, maybe. I'm just gonna go on. Okay. Anderson. Myślę, czy może zakończy ten odcinek, ale chyba ten po prostu będzie dłuższy. Bo nie zapowiada się, żeby trwać gra miała długo, dużo więcej. O, jest Anderson. O, fuck. Co to za miejsce? Zaraz coś mu się stanie? Anderson. Coś czarno tu widzę. Shepard! Co się dzieje? I underestimated you, Shepard. Z
Co? I warned you. Control is the means to survival. Control on jest zombiakiem. And of you, if necessary. They're controlling you. I don't think so, Adam. Controlling me is a lot different than controlling a Reaper. Właśnie. Have a little faith. When humanity discovered when we learned there was more to the galaxy than we imagined, there were some who thought the relay should be destroyed. They were scared of what we'd find, terrified of what we might let in. But look at what humanity has achieved. Since that discovery, we've advanced more than the past 10,000 years combined. And the Reapers will do the same for us again, a thousandfold. But... Only if we can harness their ability to control. Bullshit. We destroy them, or they destroy us. And waste this opportunity? Never. Cholera, nie mogę powiedzieć, że nie zasługuje na władzę. We can stop them. No. There's only one way to use the Crucible effectively. There's always another way. I've dedicated my life to understanding the Reapers, and I know with certainty the Crucible will allow me to control. Like zombies. Look at the power they wield. Look at what they can do. Oh fuck. Niedupsko. I see what they did to you. I took what I wanted from them. Made it my own. This isn't about me or you. It's about things so much bigger than all of us. He's wrong. Don't listen to him. And who will you listen to, Shepard? An old soldier stuck in his ways, only able to see the world down the barrel of a gun? And what if he's wrong? What if controlling the Reapers is the answer? Cholera, mam za mało punktów, żeby ten, no... Widocznie mogą szukać więcej questów. They wouldn't let you. You're wrong. I can still. You can't, can you? They won't let you do it. No, I'm in control. No one is telling me what to do. Listen to yourself. You're indoctrinated. No, no. The two of you so self-righteous. Do you think power like this comes easy? There are sacrifices. You've sacrificed too much. Shepard, I only wanted to protect humanity. The Crucible can control it. I know it can. I just... It's not too late. Let us go. We'll do the rest. I can't do that, Commander. Of course you can't. They own me. You'd undo everything I've accomplished. I won't let that happen. Powiedziałbym, że jesteś żałosny. Źle mogłem tam nacisnąć. Now! You're the one who failed. Fuck! And you will die knowing you're one of my greatest disappointments. Nie zginę, gnojku. Mam nadzieję, że jak nacisnę za pierwszym razem, to jego zabiję, a nie tego admirała. No trudno. Już zacząłem się przyzwyczajać do tego, że wszyscy wokół mnie giną. Ale kapa. I wish you could see it like I do.
It's so perfect. To był wariat. Tyle powiem. Adam mnie zastanawia, że chyba przejdę sobie drugi raz Mass Effecta, starając się więcej znaleźć tych misji pobocznych, żeby wszystkie te opcje dodatkowe, albo niebieskie, albo czerwone, ją odblokowane. No, jak widzieliście, teraz miałem tylko raz niebieską odblokowaną, a potem w ogóle. Przecież widziałem, że sporo mam tej reputacji jako niebieskiej, no ale cóż. Przypuszczam, że to coś jak prawość i tak dalej, no. Teraz czas umierać. Nie, tak się zapowiada. Shepard? Commander? What do you need to do? Nothing is happening. The crucible's not firing. It's gotta be something on your end. Commander Shepard? No spokojnie, czołgaj się, czołgam się. I'm not sure how to. No ty dupo wołowa, wstawaj. I co? Wow. Z takimi ranami jeszcze się ocknął, jak był nieprzytomny? Nieźle. Aha, i widzisz duchy. No, super. Why are you here? What? Where am I? The Citadel. It's my home. Who are you? I am the Catalyst. The Citadel was the catalyst. No, the Citadel is part of me. I need to stop the Reapers. Well, do you know how I can do that? The Reapers are mine. I control them. They are my solution. Okay. Solution? To what? Chaos. Bring it on yourselves. The created will always rebel against their creators. But we found a way to stop that from happening. A way to restore order for the next cycle. By wiping out organic life? No. We harvest advanced civilizations, leaving the younger ones alone. Just as we left your people alive the last time we were here. Okay. But you killed the rest. We helped them ascend, so they can make way for new life, storing the old life in Reaper form. I think we'd rather keep our own form. No, you can't. Without us to stop it, synthetics would destroy all organics. We've created the cycle so that never happens. That's the solution. But you're taking away our future. Without a future, we have no hope. Without
without hope, we might as well be machines, programmed to do what we're told. You don't need hope. The fact that you were standing here, the first organic ever, proves it. But it also proves my solution won't work anymore. So now what? Właśnie. That depends on you. No, super. Jakaś mega epicka decyzja. Created new possibilities, but I can't make them happen. And I won't. Make what happen? What you came here to do. You want to destroy us. Wipe out all synthetic life if you want, including the Geth. Even you are partly synthetic. But the Reapers will be destroyed? Yes, but the peace won't last. Soon, your children will create synthetics, and then the chaos will come back. Oh yeah, Peter, we'll take our chances. Releasing the energy of the Crucible will end the cycle, but it will also destroy the mass relays. The path is open. There is only one way ahead. Our future depends on you. Co mam wybrać, czy to rozwaleczenie, tak? Super. Powiem wam, że teraz mam dylemat moralny wielki. Czy zniszczyć życie syntetyczne po to, żeby ludzie przeżyli, poświęcę wtedy siebie. Ale na jakiś czas dam szansę kontynuować obecny cykl, albo dokonamy, że tak powiem, twardego restartu. I wszyscy zginą. Cholera jasna. Czarno to widzę. Nie wiem, czy chcę. Dobra. Niech będzie. Trudno, trzeba poświęcić siebie dla dobra ludzkości w ogóle. Ja zginę. Eddie zginie. Ale reszta przeżyje. Jak to się mówi, większe dobro. Pomyśl, czy nie wierzę, mieli zginąć. Au. Mieli ludzie przeżyć, to jest. Czemu ginął?
czarna dziura? The fuck? Zabiję ludzkość. Ja pierdolę. Nie, to było chamskie. Zakładam, że jednak Joker sam wyszedł albo jakiś inny ludzik, skoro wszystkie syntetyczne istoty miały umrzeć. No to zakończenie jakieś takie... No smutne przede wszystkim, nie? No ale uważam, że jednak lepsze niż w dwójce, że w dwójce na zakończenie według mnie było dość daremne. Takie niemrawe. No nic, wypowiedzcie się w komentarzach, co sądzicie. Dziękuję wszystkim, że ze mną przetrwali, że tak powiem, całą serię, wszystkie te odcinki w ogóle. Mam nadzieję, że oglądanie tej serii sprawiło wam tyle samo radości, co mi granie w nią. No i możecie się spodziewać na pewno, że jeśli wyjdzie DLC z jakimś tam alternatywnym zakończeniem i ja to zdobędę, to jeszcze zobaczycie Mass Effecta na moim kanale. A na razie to by było chyba wszystko. Chyba, że jakiś multiplayer jeszcze zawitamy wspólnie. Zobaczymy, czy będzie z kim pograć w multika. No nic, jeszcze raz dzięki. Trzymajcie się i do następnego. Hej.
Did that all really happen? Yes, but some of the details have been lost in time. It all happened so very long ago. When can I go to the stars? One day, my sweet. What will be there? Anything you can imagine. Our galaxy has billions of stars. Each of those stars could have many worlds. Every world could be home to a different form of life. And every life is a special story of its own. Tell me another story about the shepherd. It's getting late, but okay, one more story.